Witajcie w kolejnym podcaście. Dzisiaj będzie ze mną aktualny mistrz Polski, Dominik Hawryluk. Witam serdecznie. No i tutaj z Dominikiem porozmawiamy sobie trochę na temat mistrzostw Polski i też jego drogi, można powiedzieć, na tych mistrzostwach, jak ona przebiegała, dlaczego taka lista, a nie inna. Wszystko zaraz będziecie mieć, mamy tu parę pytań przygotowanych. Także może takie pytanie rozgrzewkowe tak zwane. No to powiedz, jakie to jest uczucie zostać mistrzem Polski? No, dziwne. Na pewno dla mnie to była niespodzianka, że się jakoś udało tak z zaskoczenia wskoczyć nowym Boceforsem. Nie wiedziałem, jak to działa dokładnie do końca. Nie wiedziałem, jak wypadnie na tle innych, no ale no, uczucie bardzo sympatyczne. A jak, od jak dawna grasz w Legion? No w Legion to jakieś półtora roku. No, czyli Bitewniaki już... od 15 lat, więc no... Okej, już trochę jest. Ze swoją. No, jest, jest. A od jakiego bitewniaka zaczynałeś? No najpierw Battle'a. Potem uśmiercili, to jakieś tam różne skakanie po systemach. Teraz to tylko Legion i Blood Bowl głównie. A dużo ogólnie grasz na tygodniu? Ostatnio przez wakacje to tak trochę zmniejszyła się ilość. No teraz to na pewno jakoś partyjka na tydzień, może dwie. A to i tak jak partyjka na tydzień czy dwie to jest naprawdę dobrze. No, u nas niestety jest... No to teraz ranga obowiązuje, nie? Wiadomo, no będzie w końcu reprezentacja potem na Mistrzostwach Świata, nie? To trzeba coś tam pograć w gierkę. Dobra, tutaj kolejne pytanie. No bo ludzie, którzy oglądają, niekoniecznie muszą wiedzieć. Więc czym grałeś na Mistrzostwach w Gdańsku? No więc wziąłem dość nowinkę, czyli ten Wukik Battle Force. Ogólnie gram tylko, no zazwyczaj Republiką, więc no to było nowość dla nich. W rozpisce były same łuki, nie bawimy się żadne tam klony czy jodę, więc Chewbacca z Seizem i Recon Intelem, dwa razy łuki strzelające z Kuszą i Recon Intelem, dwa razy łuki wojownicy z Kuszą i Recon Intelem i jedna zwykła trójka łuki z Recon Intelem. Musiałem wszystkie te karty poznajmować, to ciężka sprawa. Recon Intel i tyle. I trzy razy ten super ulepszony Hugokopter Flottecraft z Kuszą. Czyli też to tak jak ja, zdecydowałeś się raczej na tę wersję z kuszą strzelającą do tyłu. No, jak mam rozpiskę, gdzie wszystko strzela z tą kuszą, no to te, to nie ma miejsca na te bombowe. Jakby w rozpisce bez jakichś battle shieldami, czy jakimiś więcej tych miliłuki gołych, czy coś, no to jak najbardziej, ale tak to by tamte wjechały w środek armii, moje by reszta nie nadążyła i tyle z nich byłoby. A Speed 3 i tak jest dobry, więc na obu wersjach. A ile to było aktywacji łącznie? 10? 9. 9. I... 1 szef, 5 Special Forces i 3 te. I 800 punktów równo, czy jakiś bit ci się udało zachować? 2 punkty bodajże zostały. 2 albo 1. 2. Nie, to i tak nieźle. Tak. Tutaj taka lista. No chyba... No, w sumie wyszło, że chyba... Na pewno większość, już tam nie pamiętam, który inny dokładnie, ale że jednak były moje misje z tym bitem. Tam chyba dwa razy nie były moje, coś ten desek. Może trzy. Na 8 bitów, więc no, 2 punkty warto. No to, to skąd decyzja, żeby zagrać tym Battle Force'em, a nie jakąś inną, powiedzmy, dłużej znaną listą? Ogólnie to mogę powiedzieć, że aż tak nie lubię grać rzeczami po prostu z mety, powiem. Więc tam jak po raz kolejny miesiąc grania Anakinem już trochę zbrzydł, więc no to wyszło na to, patrzymy, dobra, no takie fajne. Jeszcze przecież pół roku temu jakoś mniej więcej jak była Liga we Wrocławiu, to grałem podobną rozpiską, tylko na normalnych zasadach, czyli 3 razy klony, 3 razy strzelacze z kuszą, 3 razy Hugokoptery, Chewbacca. Więc no, jakieś tam już w teorii o granie podobną rozpiską było. No dobra, to spróbujemy tym w tej wersji. Jedna kusza więcej i do przodu. A długo ćwiczyłeś granie tą listą, czy było to bardziej na zasadzie elementu zaskoczenia, bo ludzie jeszcze jakby nie patrzeć nie mieli ogranego tego Battle Force, jak przeciwko niemu też grać, działać? Tą listą zagrałem jedną grę przed tym turniejem. Przecież wakacje i coś tam wróciłem na tydzień przed, nie było w ogóle czasu. Listę gdzieś wysyłałem z, jeszcze z samochodu, gdzieś wracając, no więc
Tak, no nowość i na pewno element zaskoczenia dla innych niektórych. Za to 5 Special Forces w rozpisce, jak tak może. No, dosyć duża kontrola jest w tej liście, jakby nie patrzeć, jak się ma tyle tych żetonów tego samego rodzaju. I powiedz, przeciwko komu lub przeciwko jakiej liście najbardziej obawiałeś się grać? W sumie dalej lista jest dla mnie dużo niewiadomą, bo nie grałem pełnoprawnego matchupu na Republikę, taką dużo dodży i innych takich bajerów ofensywnie. Nie grałem na Force Usera, ale to sądzę, że Łuki i Force User to się dobrze akurat bije. Magna Guardy są dość ciężkim przeciwnikiem, bo jednak w mili one biją lepiej niż moje Łuki. Więc jeśli się ich nie wystrzela odpowiednio wcześnie, no to może być młyn. No tak to faktycznie chyba takich klonów i w sumie pajki. Pajki brzmią też słabo. Więc jakiś Shadow Collective na pajkach, no ciężko przebić tym, no nawet z tym Pierce'em, Dodge'em, Danger Sense'y jakieś, to różne to bywa. No to w takim razie, jak już jesteśmy w tym temacie Battle Force'a tego nowego, to powiedz mi, co generalnie o nim uważasz, jakie są twoim zdaniem jego mocne strony, jakie są słabe strony, tak jak czułeś to grając, nie, na tych mistrzostwach. Mocne strony, no mam 90 wundów prawie i trzeba się przez to przeżyć, nie wszystkie rozpiski są w stanie de facto tyle wundów przejeść w rozsądnym czasie, zanim druga strona przeje. Fajną rzeczą jest to, że dostaniesz, ktoś tam ma full oddział, dostaniesz pełen rzut. No dobra, no to nawet jak nie zdasz tych wszystkich save'ów, to jak coś tam przeżyje, Łuki jeden, drugi przeżyje i czmychnie. Ten speed ruch jeden jest genialny. Nawet nie licząc, że po prostu do kombatu, tylko się właśnie gdzieś z powrotem schować, ciułać te punkty, aktywacje, to jest super. Nie widzę tego Battle Force'a w ogóle z klonami, bo można wziąć te fazy dwójki, ze szóstką czy z młodzieżem, spróbować jakiś fire support, ale to rozkazu ciężko na nich dać, czy te arki, ale to tylko ze snajperem, czy echo nie można tam brać. No i jednak weźmiesz jeden czy dwa te oddziały, to one płacisz za to szerowanie tokenów, których za wiele nie ma. I wszyscy snajperzy czy inne z piercem rzeczy nagle, dobra, no to odpalimy, tak wywalimy w te klony i idea tego jakby forsa się trochę według mnie sypie wtedy, bo jednak no, 100 punktów za oddział klonów no, i pójdzie no, od paru strzałów snajperów. To jest dokładnie to samo, co ja rozmawiałem z ludźmi i też mówiłem, że no fajnie, możemy wziąć sobie te droższe klony, nawet nie te tańsze. No to i szkoda, że arfy nie wyszły do tego czasu, może by bardziej pasowały, byłyby właśnie takim tańszym korem. Tylko po co mamy brać do Battle Force'a opartym na łuki jednostki nie będące łukimi, jak wtedy nie mamy profitów z tego, że w ogóle gramy tym Battle Force'em, więc... Tak, tak. Olbrzymią zaletą jest ten Hugo Copter ze speedem 1 albo 3, jak tam w zależności, kto, jak jest potrzeba na polu bitwy. Ten jednak speed 3 bardzo łatwo można wskoczyć w zasięg i wyskoczyć z niego, czy nawet kręcić bączki na początku ze speedem 1 za 2 punkty, to jest doskonały deal. To właśnie ja tak jak tworzyłem swoją listę, no bo tam nie trzeba grać tego jakby powiedzmy ulepszonego Fluttercrafta, można grać zwykłego. Zdecydowałem się grać zwykłe Fluttercrafty, ponieważ po prostu brakowało mi punktów, żeby sobie powiedzmy je ulepszyć. Bo tak z mojego doświadczenia ta Flutterami trochę pogrywałem. Stwierdziłem, że nie jest to potrzebne, żeby tym dobrze grać, ale faktycznie możliwość zwiększenia tej prędkości, gdy jej potrzebujemy, no to jest po prostu komfort, na który dzięki temu ulepszeniu możemy sobie pozwolić, więc ja to tak traktowałem bardziej na zasadzie czy przynajmniej do kuszownika, no bo na overrunowcu, no to myślę, że tylko wersja ulepszona. No ja to tak traktowałem, że raczej sobie wezmę te zwykłe, ale jest to fajny dodatek, który może warto faktycznie rozważyć, bo daje to jakieś większe możliwości też strategiczne, tak jak mówisz, repozycjonowania się, przemieszczania po mapie. Nie, no to ja uważam, że to te dwa punkty to nie ma co sobie oszczędzać na nich, nawet na tych kuszach. To jednak gdzieś wyskoczysz za covera gdzieś, czy dotkniesz terenu, w którym są przez ten speed 3. Nie, to jest świetna sprawa. Ja też teraz troszeczkę bardziej testuję ten Battle Force, jakieś tam różne warianty, oczywiście oparte dalej o łukich.
Trzymam się powiedzmy w 10 aktywacjach i zastanawiałem się, czy nie zejść do 9 kosztem tam jednej aktywacji, ale wrzucając dzięki temu dwóch więcej koszowników i wtedy chyba też mógłbym ulepszyć te Fluttercrafty na te szybsze, bo ja w swojej liście grałem dwóch strzelających w ogóle łukich, dwa oddziały, bo tak zauważyłem, że tego Bandforsa można z jednej strony fajnie złożyć niby tam na blisko, ktoś grał taką wersją, że tam chyba 6 łuki, czy tam 5 było biegnących, Tak, obok tak. rany i nawet Cześć, no. grałem na takiego przeciwnika, tutaj Ja też. pozdrowienia, to no dobrze, dobrze grał, widać było, że dobra lista, ale ja tak czułem, że chcę mieć jakieś też zabezpieczenie, nie, do strzelania i na przykład teraz jak sobie to troszkę więcej testuję, to przeciwko tym czerwonym pancerzom jest, no po prostu tak pięknie się gra tą listą, ale większe problemy mam wrażenie są przeciwko separatystom właśnie, B2-kom. B2-ki no dosyć wytrzymałe z armorem, jeśli siądą w heavy kawerze, to dopóki nie dobiegniemy do tej walki wręcz okazują się być dosyć dużym problemem. No i te, no i powiedzmy te B1-ki jak mają więcej tam życia, no bo tam na raz nie zabijemy, co prawda u nich jest jeszcze o tyle łatwo, że zabijemy na dwa. W mojej ostatniej grze ligowej była taka sytuacja, że miałem Chieftaina i oddział łuki, który utknął w walce z B2-kami. I Chieftain wszedł, zadał jedną ranę, no, także trochę słabo, no pechowy rzut powiedzmy. No ale jeśli mają tam dodge'a, armor, to nagle ci dwa trawienia zdejmują. Potem potrzebowałem, żeby ta B2 zeszła w jednym ataku Chieftaina. Wtedy prawdopodobnie wygrywałem na duże punkty. No trzy hity, armor, dodge i wyrzucił Serge w obronie. Wydał Serge'a, bo miał T-Seriesa. I przegrana cała gra praktycznie przez to. No ale też właśnie, jaki dowódca twoim zdaniem? Chieftain, Chewbacca czy Yoda? No poza tym, że Yoda jest okropnie drogi. No moja rozpa właśnie się opierała na tym, że mam tyle kurz, jak coś trafię, to ci model umiera. Już przebije się. No więc no to nie było zastanawiania Chewbacca, bo on lepiej strzela. Jest tańszy, tak? 10 punktów bodajże. Tak, tak, 10. No, 10 punktów. No więc tak akurat się wchodziło, że jakbym wziął Chieftaina, no to bym musiał wywalić Seiza, czy Recon Interer, no ale jakieś takie kombinacje alpejskie. No on lepiej strzela, ma też więcej HP, jednak ten dwa więcej HP to lepiej niż ten Dodge z Agile'a, bo to przy strzelaniu, bo to czasami się stoi, aima tylko strzeli. Też nie za bardzo się i tak opłaca w tych Chieftainów czy Chewbaccę strzelać, więc no. To ja to nawet gdzieś matematycznie liczyłem i wychodziło, że Chewbacca mimo tego, że nie serżuje obrony, ponieważ ma te dwa serce, przeżywa statystycznie dłużej niż Chieftain, że potrzeba większej ilości strzałów, żeby tam go ściągnąć z pola bitwy. No tak, no. Ile w ciągu tury rzuci serce, mając 2 T i 9 HP, nie? No statystycznie zależy, ile tam hitów. Na 12 rzucisz 2 serce, więc tam no, tam potrzeba było więcej. A jak tyle hitów idzie w Chewbaccę, to i tak jestem zadowolony, nie w zwykłych tych notków. Yoda, nie wiem, nie składałem rozpy. Pewnie jakieś 8 aktywacji, 3 zwykłe łuki, 3 flatery. I co tam chodzi? Jeszcze nie wiem. No, jakoś... Jakoś mam wrażenie, przynajmniej tak, mam wrażenie, że jednak Yoda w zwykłych klonach, bo no Yoda jest okropnie drogi, łuki są jednak droższe niż pojedynki, no, tam barki i tak samo możesz wrzucić trzy helikoptery. No, jeszcze jest taka różnica, że ten goły Bark Speeder jakkolwiek jest w stanie coś zrobić, bo ma te cztery kostki do ataku. No już pomijając to, że traktujemy go często jako bazę do klonów Fire Supportu, to sam z siebie coś tam może strzelić, a Flutter bez żadnego ulepszenia, no po prostu się nie opłaca. Nie, to... Tak, tak. Czy to nie, nie wiem, może był jakiś masochista, który strzelał z tych dwóch z czarnej, białej na 1-2 i grał tym tak przez całą grę, ale... Tak, tak. Jak nie skleisz typa na tyłu, to tak musisz grać. Ale co, ja na przykład tak grałem, nie? Ja też grałem w Gdańsku na Chewbacce i miałem na przykład takie poczucie, już pomijając to, że Chewbacca powinien zawsze rzucać kryta ze względu na ten critical 1 i 4 kostki. Natomiast no, powiedzmy, że to się nie zdarzało i miałem często wrażenie, że strasznie mi brakowało szarży na Chewbacce i teraz na przykład testowałem sobie Chieftaina głównie ze względu na tą różnicę, że tu mam od razu szarżę i w razie czego jak potrzebuję, to wejdę z tymi łukimi do walki, dołożę jeszcze jakieś tam dodatkowe kostki. To mówisz, że Chewbacca tutaj, no bo wiadomo, lepsza przeżywalność,
tańszy. Natomiast no co myślisz o tym, że, no, że tutaj jednak jest ta różnica szarży? Czy nie brakowało ci tego podczas gry, jakiejś gry? Generalnie wychodzę z założenia, że jednak aż tak się nie chcę pchać pod przeciwnik, raczej się aż tak nie chcę pchać pod hordę łukich na mili, więc wtedy no Chewbacca jest lepszy. Czy mi brakowało? No też właśnie nie za bardzo, bo jak co mogłem szarżować? W inne łuki to okej, okay, to faktycznie mogłoby się przydać, chieftain. W magny? No to w magny zaszarżujesz, rzucam save'y. No, czasami po prostu też ten strzał z kuszy jest po prostu taki, zrobi tyle samo, jak nie więcej jednak z Pearsem. Co tam jeszcze było do szarżowania? Chyba zasadniczo to tyle. Jakiegoś Boba jak przyleciał bliżej, no to też wychodzi podobnie. Nie mówię, że Chieftain jest zły, jak na 100 punktów on ma takie tam staty, że ja uważam, że jest bardzo sympatycznym zawodnikiem. Ale no, Właśnie tutaj bardziej też. właśnie sądzę, że jak musisz napierać więcej z mini niż strzelać. To właśnie też kolejnym problemem jest to, że tutaj zamiast tatek czasami go ludzie porównują, że on przecież walczy jak Obi-Wan. Zasadniczą różnicą, że Obi-Wan ma po pierwsze Pierce'a 2, po drugie ewentualnie Impact 2 w jakichś tam określonych sytuacjach może się przydać. No ja na przykład też odczuwałem, że brakuje mi tego aima po tego Pierce'a. No w szczególności w tym pierwszym takim wejściu, nie? Że Chieftain chce wejść. A offensive push podrożał, a w tym Battle Force, no mimo wszystko o punkty też nie jest jakoś bardzo łatwo, bo mamy rzeczy, na które po prostu chcemy wydawać bardziej może niż na tego offensive pusha, który da nam jednego aima. No tutaj jeden przeciwnik grał tu fajną listą, że tam miał tych offensive pushów, no ale on wtedy sobie założył taką listę, nie? A mi na przykład w moim założeniu już brakuje punktów na coś takiego. I no i tutaj też miałem takie poczucie, że z jednej strony fajnie, no wejdzie, bo jest ta szarża, z drugiej strony ile on zrobi z tych sześciu kostek, to inna kwestia, no. Najgorzej jak rzuca te trzy trafienia i jest tak. Zapłaciłeś 100 No. punktów, trzy trafienia i tak słabo. Tak, jak jesteś w zasięgu szarży, w sensie, jak jesteś w zasięgu jednego ruchu, to i tak Chewbacca może wejść, walnąć z czterech czerwonych, to zrobi swoje. On to weźmie aima i rzuci te dwie tęcze, no to wiadomo, będzie piersik, ale no te kostki są, no wiadomo, trochę lepsze, ale no szału jakoś szczególnie nie ma. Największą zaletą tego Chieftaina to według mnie jest, że on ma komanda, nie? Więc Tak. może wziąć improwizowane. To się zawsze może przydać, jednak flotera jakiegoś wyszukać czy coś, no. O to jest Czy właśnie sam po też. prostu, jak nie dostanie rozkazu, to że może wyciągniesz go, a jednak dobra, to jeszcze nie, może później. To jestem też ciekaw, czy jesteś bardziej jak ja zwolennikiem grania Assaulta w pierwszej rundzie, żeby sobie zrobić kontrolę nad flutterami. Czy tam w określonych sytuacjach jednak dwójka łukich i agile po dodatkowe dodge i przeżywalność. W pierwszej turze Agile'a to nigdy nie zagrałem. Mieliśmy. Albalda, albo po prostu Standing Orders. A, no bo my mieliśmy taką sytuację z kolegą, on stwierdził, że jakbym zagrał Agile'a, wyszłoby lepiej. Prawdopodobnie taki na kwestia, że my tam graliśmy też troszeczkę specyficznie, bo ja miałem Recon Intel'y tam na łukich. Zgraliśmy na tym polu, co daje Scouta, więc miałem Scouta 2, on grał też TB dwójki. No i tam była kwestia bardziej tego, że powinienem troszeczkę się mniej poruszyć, wtedy nie dostałbym tam dwóch więcej, powiedzmy, większych ostrzałów niż powinienem. Natomiast no, ja wtedy stwierdziłem, że ja wolę mieć kontrolę nad Fluttercraftami, zwłaszcza, że gramy Breakthrough i też jest ważne to, żeby jednak one za szybko mi nie wyleciały, a chcę zmaksymalizować jakby możliwość strzałów też z nich, nie? Ale to inna kwestia, że u mnie cztery aktywacje łukich strzelają tylko na 1-2, więc wtedy trochę inaczej może patrzę na grę, bo u ciebie mówisz, że miałeś więcej kuszy, nie? Więc wygląda to też inaczej. No tak. Jakby wchodzę na ten zasięg 1-3, tymi trzema oddziałami, co strzelają sensownie na ten zasięg, plus flaterami. I jak się wyjdzie w praniu, no to zwykli wojownicy gdzieś przemkną i zaczną strzelać na dwójce. No to wtedy się raczej przydaje, gdzieś oni muszą raczej wyskoczyć. Czasami nawet doskoczyć do kogoś. Złapać kogoś w kombacie z dwoma dodżami, to przeżyją jakiś ostrzał i zawsze mogą się jedynką gdzieś potem dosunąć czy schować. A to mógłbyś przypomnieć, grałeś łukich tych w wariancie wszystkich tych bijących, czy miałeś tam jakichś tych też strzelających z sharpshooterem? No miałem dwa oddziały strzelających z Dwa kuszą. strzelających, okej. Czyli tak samo w sumie jak ja. Bo w sumie No. to całkiem fajny oddział jest, no. Sharpshooter, coś tam zawsze pomoże, nie?
On jest fajny, ale czasami te białe kostki, 7 białych i czerwona, to różnie z nimi bywa. Tak, jak oni tam z czasami loteria jest. Powinni mieć chyba 4 albo 5 trafień sejmem, z tego co liczyłem. No wiadomo, jak to bywa w praktyce. Czasem widzimy jedno trafienie i to jeszcze na tej białej zamiast czerwonej. No, no ale no, ważne, że musiałem kostek, dużo szansa wrzucić tego kryta z Pearsem. Czasami tyle stoczy. Tutaj takie pytanie już niekoniecznie o listę, a bardziej o całokształt, jeśli chodzi o turniej. Co uważasz o organizacji turnieju? I tutaj przez organizację rozumiemy w zasadzie wszystko. Od miejscówki, po sędziowanie, po nagrody i tak dalej. Cała organizacja. Miejscówka spoko. Ja tam nie miałem jakichś problemów z tym, że tam no wiadomo, jacyś tam inni ludzie, a mi jakoś tam za bardzo nie przeszkadzali. To, że jedzenie było faktycznie po tej trzeciej bitwie, to trochę już późno. Człowiek, szczególnie jak się zaczynało o 8, no to tam śniadanie, jakiegoś hot doga, potem czekać do 16, 17, to trochę sporo czasu. To faktycznie mogło być po drugiej. Brakowało bardzo, nie wiem, właśnie jakiegoś butelki wody, batonika, no, na start coś tam, nie wiem, jakieś może rozpuścili nas na jakichś poprzednich turniejach, że takie wymagania, ale no nie, w Bydgoszczy było, w Warszawie chyba też są zawsze. No, tak szczególnie jak na tą 8, 4 bitwy, to tak przydałoby się. No, a szczególnie, że jeszcze nawet automat głupi przed drzwiami, który tam miał jakieś parę butelek wody, no to już tam po drugiej bitwie to już ich nie było. Więc no, to takiego, coś to, takie, co by się przydało. Z sędziowaniem to nie było problemów. No, nawet parę razy byłem, szczególnie właśnie w bitwie Łuki na Łuki. W sumie trochę pochodziliśmy do sędziego. Szybko się działo, więc było czas. Zdziwiło mnie faktycznie sprawdzanie wszystkich kart do sztuki. Ale no, rozumiem, że tu od producenta bardziej, no to nagrody. No, nagrody, no to ja nie narzekam. No, trochę podaż na tych Mandalorian wzrósł. Mam nadzieję, że chociaż połowa jest wykorzystana, no bo no, trochę no, ja nie łudzę się, że coś z nimi zrobię. Z Bloxanem nie. A, Gar Saxon. O, pajki to jak jeszcze. Ale... Tak, no to więc te takie boksy to takie, o. Spoko, fajnie, ale... No tam chyba jeszcze tego, Shatterpointa dostawaliście, nie? Jakoś za czwórkę, coś takiego? Shatter był za top 4, tak, tak. I grywasz w Shatterpointa, czy nie bardzo? Nie, raczej nie chcę wchodzić w kolejny system. No jasne, jakby... koszta też dodatkowe, nie? No koszta plus właśnie, no, jeszcze inne mam, Blood Bowl, plus tam jakieś Old Wardy na horyzoncie, potencjalnie. Zobaczymy, co tam będzie. Games Workshop wymyśli. Tego Spec Opsa próbowałeś już legionowego, czy jeszcze nie? Nie, nie. Czytałem tylko zasady kiedyś. Jasne. Jak to jest właśnie, film na kolorę jest... zasadami? Widziałem. A jak, na jakim stadium są tego? To jest już po jakiejś pierwszej iteracji bety, czy... A czy to już jest... Tam pamiętam, że w lutym gdzieś wrzucili te zasady. Coś się zmieniło od nich, czy... Czy od nich się coś zmieniło, to ciężko mi powiedzieć. Wiem tyle, że już jak najbardziej można w to grać. My już trochę gier graliśmy, także też dla osób słuchających naprawdę polecam. Dużo zabawy. Nie wiem, czy koniecznie turniejowo jest to tryb. Możliwe, że u nas będziemy próbować za jakiś czas, jak ludzie troszeczkę tam te zasady poznają, zrobić sobie jakiś mały turniej, ale jeśli chodzi o fans gry, to jest naprawdę dużo zabawy. I jest to bardzo krótkie. My jedną grę skończyliśmy, jak się tam gra 4 tury, 4 rundy, to my już skończyliśmy na początku drugi. No, nie wiem, albo zagraliśmy coś źle, albo po prostu wyszło na to, że skład arkowy był w stanie w jednym scenariuszu, będąc obrońcami, po prostu zakończyć grę na początku drugiej rundy. Bo no, bo przeciwnik musiałby mnie po prostu wybić przez te kolejne trzy, a ja się mogłem schować za los blokerem i nie miałbym w stanie tego zrobić. No to akurat nie wiem, czy to jest dobra reklama. Właśnie znajomy mówił właśnie z Shatterpointa, że jakiś tam no, generalnie zrobił jakąś super rozpę z różnych tych połączeń tych i generalnie gierki 15 minut po grze, więc tak, no też na to sceptycznie patrzę, jeśli chodzi o tego Shattera. No, ale to zawsze się coś takiego znajdzie.
Czy dobra reklama, to nie wiem, ale mówię, jeśli chodzi o to, żeby się pośmiać troszkę, tak wiesz, na szybko sobie rozegrać gierkę i fans gry, to naprawdę był. A tak bardziej w stronę Shattera, to... Shatter to jest takie przeciąganie liny na zasadzie wymyślania coraz to kolejnych sposobów na zrobienie tego. Wiadomo, jest ten element strategii, połączeń, myślenia i tak dalej. Natomiast no to jest po prostu inny system, trzeba to po prostu spróbować, można powiedzieć, lubić coś takiego, ale Legion moim zdaniem fajniejszy. Gdybym miał wybierać między Legionem i Shatterpointem, wybrałbym Legion po prostu. Wydaje się też, że jest dużo większe pole do popisu w strategii grania. A grałem w to, więc jakieś to porównanie mam. Dobra, porozmawialiśmy chwilę sobie o organizacji, też mieliśmy małą dygresję. To jeszcze tutaj pytanie, co uważasz o stołach i rozstawieniu terenów na tych stołach? Bo tutaj były bardzo kontrowersyjne opinie, o których słyszałem. Niektórym ludziom się podobało, niektórym no, niekoniecznie były stoły, powiedzmy, bardziej puste, były bardziej zastawione. Jak wiadomo, na każdym turnieju, natomiast, no powiedzmy, różne głosy dochodziły. Jak tobie się podobały te stoły na mistrzostwach? No, tutaj też trzeba to jednak wziąć od stołu do stołu, podejść. Pierwsze dwie gry grałem na stołach z tym budynkiem właśnie shatterpointowym jakimś. Mniej więcej tak po środku, czy tam środek troszkę z boku. I ten, muszę przyznać, że budynek jest super. Można się chować, można się tam wchodzić gdzieś. Daje trochę pola manewru. No, niektóre te stoły to tam były dość patelniane. Czasami dwa takie widziałem, że chyba był ok, jest super generator duży, nad którym się można schować, tylko że on jest z jednej tylko strony stołu, więc jak już grasz z tej strony na stole, no to jedna strona może się za nim chować bez problemu, druga stoi na patelni, tak sobie w tym przypadku. No generalnie nie było najgorzej, bo wszystkie tereny dało się z nich korzystać, może tak, bo czasami są takie... Były takie górki na przykład, dziwnie pochyle, że niby jest fajna górka, można by na nią wchodzić, ale nijak się nie da ustawić modelu, to się wszystko sypuje i w końcu wychodzi na to, że jest teren do niczego, nieużytek. Trochę jak były te top 16, top 8 czy coś, to trochę mnie zdziwiło, że faktycznie te fajne, właśnie mówię, te shatterpointowe tereny zostały na tych tam stołach dalekich, a te najbliższe sędziowskie zostały tak jak stały i tam były parę stołów no trochę niedomagających. Można by zamienić to na rano czy coś, no, trochę pozmieniać. Tam też taka fajna patelnia. Generalnie też mam wrażenie, że mało też jest takich skrzynek, jakichś takich porozrzucanych lekkich terenów. Zazwyczaj po prostu widzimy jakieś porozrzucane kamienie czy coś, no dobra, to już każdy myśli kamień, no dobra, no to jest heavy cover. No i no, sprowadza się gra po tym, że dobra, traktujmy wszystko jako heavy. No coś z tego, coś z tej rozgrywki wtedy trochę traci, nie? No jakby ogólnie, no to mam ocenę, że było ok, zawsze jest do poprawy. Jednak, żeby nie robić tylko właśnie takich, że z jednej strony faktycznie jest rozbloker, z drugiej strony nie ma nic, bo to już na niektóre listy to kompletnie się nie da tak podejść czy coś. Ale no osobiste ścieżkę to aż takiej, taka zła nie było. No tak co. To ja też polecam często graczom na turnieju. To jest takie moje prywatne spostrzeżenie, odkąd wyszły te nowe zasady. Od razu patrzeć na stół i myśleć sobie w głowie, co możemy zrobić light coverem. My mamy na przykład taki fajny stół z Geonosis jakby, gdzie technicznie rzecz ujmując też wszystko możemy nazwać heavy coverami. Bo po prostu skały, nie? Geonosis skały te sprawy. Natomiast pierwsze, co ja już robię z doświadczenia, patrzę na stół, szukam, gdzie są jakieś mniejsze, chudsze te skały i tak dalej i nazywamy, po prostu mówię, proponuję przeciwnikowi, słuchaj, jeśli chcesz, możemy grać wszędzie na heavy coverze, ale co to za gra? Poróbmy sobie gdzieś lighty, ja proponuję ten cover, ten i ten,
i po prostu gdzieś tam troszeczkę, powiedzmy, na siłę, ale doszukać się tego light coveru, no bo co to za gra, gdy wszędzie macie ten heavy cover. Także no ja tak proponuję ludziom, żeby troszeczkę faktycznie, jeśli widzicie, że stół jest taki, że większość rzeczy wygląda wam na heavy, żeby może trochę na siłę, ale poszukać tych light coverów, no. Żebyście mieli zróżnicowanie na tych terenach i gra była po prostu ciekawsza i w pewnym sensie myślę, że też przyjemniejsza to po prostu do pogrania. Ot taki protip, no. Może też dla nowszych graczy, którzy mniej troszkę grają w Legion albo dopiero wchodzą w scenę turniejową zwłaszcza. Tak, tak. Też jest taki syndrom, że są zwykle te takie placki z roślinkami czy coś, które się traktuje potem zwykle jako lekki cover. Tylko na usilnie, no jak jest taki placek, to zwykle jest potem jeszcze difficult teren, więc a niby jest lekki cover, ale w sumie jest difficult, więc gorszy cover, difficult, no to w sumie już nie chce się tam w tamtą stronę zmierzać, więc to też nie jest tak. Sam już można odpuścić. Potraktować ten placek tylko jako lekki. Kombinować. Teraz takie pytanie, już tak nie dotyczące, można powiedzieć, tego, co było, tylko tego, co będzie. Czyli jakie masz nastawienie na te Mistrzostwa Świata? Czy jakieś zmiany będziesz wprowadzał w liście? Czy jakieś szlifowanie tych łukich? Czy może jeszcze o tym zarce nie myślałeś? Czy zmiana kompletna, że jednak łuki do pudełka i coś innego? No wiadomo, że jeszcze do tego czasu może wyjdą nam te klony komandosi. Miejmy nadzieję, że będą dobre. No ale czy już tak wstępnie myślałeś coś odnośnie tych przyszłych mistrzostw? Nie mam pojęcia, jeszcze jakąś rozpiską pojadę. No na pewno będzie to coś z Republiki, ale... Ale czy Anakin jednak... No bo to w sumie na razie wygląda dwie opcje. No dobra, jakbym pograł jodą więcej, to można by coś jodą pokminić, ale... No ten Łuki to musiałbym właśnie... Parę jeszcze na pewno my trzeba zobaczyć, czy to po prostu nie potknie się gdzieś. Na pewno musiałbym jeszcze raz zagrać, bo na jedną tą grę przegrałem, na Black Suny z busami dwoma. Zobaczyć, czy to daje radę, czy nie. No, ale no, będziemy kombinować, ale jeszcze nie wiem dokładnie co. To jeszcze takie pytanie mi przyszło do głowy, bo często dyskutowaliśmy z różnymi graczami na temat liczby impaktów w rozpisce. Jak jest twoje odczucie na temat tego, jaka powinna być optymalna liczba impaktów? No wiadomo, że te łuki jeszcze mają o tyle specyficzne te impakty, że oni dokładają piercy do impaktów, więc jest to troszeczkę zaburzone. Ale powiedzmy, że tak poza łukimi, na chwilę odkładając ich na bok, ile uważasz, że impaktów w tej chwili byłoby odpowiednie do listy, żeby wziąć? No musisz zadać jedno proste pytanie. Czy jesteś w stanie zabić w rozsądnym 2-3 tury, czy tam zwarzywić oddział Dark Trooperów full. Jak jesteś, to masz wystarczająco. No bo dwa oddziały Dark Trooperów to już jest skrajność, to raczej można już podziałać może bardziej na obiektywy czy coś, no ale jeden jednak, jeśli jesteś w stanie go zabić, dobrać się do heavików już, no to jest okej. Okay. No bo inne czołgi to, no umówmy się, nie szczególnie za dużo grają. To ten Tempest Force na 3 HTST czy coś, no to też jest raczej, nie wiem, no, rodzynek, ale no jakby no wyznacznikiem jest ten oddział Dark Trooperów, czy jesteś w stanie, zanim on ci zmiecie armię, pokonać. Więc na klonach to zwykle, moich przynajmniej, to zawsze się sprowadzało, że mam rzut mieczem, kinię i jedną rakietę. To więcej nie trzeba. Więc jak nie masz tego rzutu, no to nie wiem, żebyś miał te 6 impaktu chyba. 4, 6. Coś z tego rzędu myślał. 6, jakieś krytyki. No my też tak rozmawialiśmy wcześniej, że wyszły te darki, tam wiadomo, wtedy były troszkę tańsze i kminiliśmy między 8, 10. No tam już skrajnie ludzie brali więcej niż 10, ale że 10 impaktów było takie no bezpieczne, bo te powiedzmy podwójne darki częściej się pojawiały, ale teraz już z czasem zaczynamy schodzić. Ja na przykład lubię sobie zagrać na 6 impaktach, no to jeszcze oczywiście ze specyfiką nauki, że piercy, ale ogólnie myślę, że takie między 6 a 8 jest ok, jeśli się nastawiamy na to, że ludzie mogą po prostu dużo tych armorów grać, a jeśli nastawiamy się na to, że ludzie już powoli odchodzą, to ja tak stawiam, że mniej więcej 6 będzie chyba spoko. No, dobrze. No, one też chyba w Polsce nie są zbyt popularne, więc
No tam co ludzie co tam lubią, grają. U nas jest jeden gracz, który teraz troszeczkę odszedł od Darków, ale gra zawsze latem na przykład. Więc też to jest dosyć ciekawe, nie? No bo potem jak wyjdzie ci gra na kogoś, kto przynosi lata, gdzie normalnie, znaczy nie jest to często spotykana jednostka, możesz mieć to nieograne, to jest to fajne, że mamy takiego gościa i też tutaj pozdrowienia dla Wojtka, że możemy sobie troszeczkę na tę niestandardową, można powiedzieć, jednostkę ograć różne matchupy, bo tam już próbował i z Vaderem, i z Dark Trooperami, także no... Ciekawe propozycje są tutaj kombinowane. Dobra, myślę, że powoli będziemy się zbliżać do końca, także może czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić, dodać jakieś parę słów po prostu od siebie tak na zakończenie? Tak, zdecydowanie muszę pozdrowić Wojtasa. Pokazał mi, pozdrawiam. Cieszę się bardzo, że nie było streama bo na tym, bo finał był dość specyficzną grą. Mogę opowiedzieć, graliśmy Breakthrough na Hemlimnie. Ja jako blue player. I no nie zabiłem klona przez całą grę. Tylko uciekałem w drugą stronę. Więc jakby to było na streamie, to byłby najmniejsze 2 godziny z życia. Widza. Właśnie jeszcze chcę pozdrowić, podziękować sędziemu głównemu, bo zawieźli mnie potem jeszcze do Poznania przy okazji, co do Wrocka mi trochę ułatwiło podróż. Tam ty się jeszcze zapatrujesz na jakąś walkę na bilety? No my z tatą będziemy lecieć do Holandii 18 listopada. Tam jest o tyle ciekawy turniej, że jakby mają ten główny turniej, gdzie top 4 dostaje. Ale jeśli nie uda ci się wejść tam chyba do 16 podejrze, to grasz od razu Site Event Store'a, więc jeszcze pierwsze miejsce ma szansę sobie, można powiedzieć, odbić, nie? Kasy to trochę kosztowało, bo tam od razu z obiadami, jeśli się nie mylę, jest opłacone. Także też ciekawa inicjatywa. Aczkolwiek no to jest, nie wiem czy jeszcze potem gdzieś będziemy próbować, no to na ten moment powiedzmy, że to jest taka ostateczna próba, ale no jak czasem tak bywa, że się mówi ostateczna, jeśli nie wyjdzie to jeszcze gdzieś się próbuje, więc na razie przygotowujemy się na Holandię, no ja też myślę chyba, że dalej Wukimi spróbuję, bo dobrze mi się tym gra, mam wrażenie, że coraz lepiej czuję ten Battle Force, bardzo podoba mi się to, jak też wspominałeś, ta opcja ze Speedem 1, bo bardzo ciekawie można zbejtować przeciwnika na to i sprawić, że on się za daleko wychyli, że popełni błąd kosztem powiedzmy śmierci jednego do dwóch Wukich, także no możliwości strategiczne, jakie są w tym Battle Force, wydają mi się dosyć duże i myślę, żeby przynajmniej na Holandię jeszcze to poćwiczyć trochę, graliśmy na tym naszym wydarzeniu na Dniu z Legionem, także będę szedł w tę stronę, tylko jeszcze myślę, czy Chewbacca, czy Chieftain i to tak jak właśnie mówiłeś o tych powiedzmy lepszych Fluttercraftach, to może wrócę do Chewbacki. Wcześniej tam grałem to na Sitir, Targeting Scope'a, bo po prostu, no wiadomo, jeszcze nieograny Battle Force, dosyć świeży. Ale tak jak mówisz, to może spróbuję właśnie wersję z tymi lepszymi Flutterami. I tam mi zostaną 4 punkty, to nie wiem, albo sobie zostawię na Bida, albo dołożę Recon Intele do łukich strzelających. Ktoś może w tę stronę. Ja jakoś mam zazwyczaj mało sposobności, żeby brać tajemy, więc targeting scope'y za 4, 6 punktów? 4. A jakieś 4. No, to jakieś nie jestem fanem. Jednak łuki dużo się ruszają. Ja tak, wiesz co, mi się... Czy to jest za ścianę z powrotem, jak dostanę zwrotkę, czy coś, nie? No myślę, mi się dobrze grało jeszcze kiedyś, nie? Jak grałem po prostu łukimi w liście, tylko że wtedy ofensji w pusze były po 4, nie po 6 i grałem na zasadzie, że łuki pierwszy ruch robiły z ofensji w puszem, strzelały z dodatkowym przerzutem kości, a potem stały już na dobrej pozycji, więc gdzieś tam miałem powiedzmy dodatkowe 2 mniej więcej rundy, w których mogli te aimy pozyskać z akcji aim, bo tam nie wliczając jakieś tam padmy i tak dalej. I wtedy faktycznie mi się te targeting scope'y spłacały, bo tutaj już miałem za offensive pusha, powiedzmy dwie, trzy dodatkowe jeszcze rundy, no to tak 3-4 dodatkowe kostki do przerzutu i wtedy to było dużo. No ale tutaj offensive push podrożał, punktów zaczyna brakować i... No i też sam potem stwierdziłem już jakby po turnieju, że ten targeting scope kompletnie mi się nie przydał, gdzie z kolei ten na City na Chewbacce jeszcze mi się przynajmniej tam w jednej grze mi się przydało. Ale to jednej na 5, no to też... Można było zrezygnować, prawda? A ten speed na motorach może się bardziej przydać, więc no tutaj myślę... No nie, to polecam zdecydowanie. No, dobra, także myślę, że możemy już na tym nasz podcast dzisiejszy
zakończyć. Dzięki wielkie, że tutaj ze mną byłeś, że mogliśmy trochę porozmawiać i zarówno o mistrzostwach, o twojej, można powiedzieć, drodze na tych mistrzostwach, jak i o po prostu o Legionie w sumie i nie tylko Legionie, jakby nie patrzeć. Myślę, że dla widza też się tutaj miło słuchało. Możecie dać znać w komentarzu, czy wam się ten podcast podobał. Możecie też pisać, kogo byście chcieli zobaczyć na jakichś kolejnych podcastach, no bo oczywiście to nie jest tak, że na tym kończymy. Zamierzamy gdzieś tam w przyszłości również kontynuować tę serię podcastową. Także dzięki, Dominik, wielkie, że dzisiaj ze mną byłeś. Dzięki również za zaproszenie. I drogi widzu, jeśli się film podobał, to zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. Zapraszam też na fanpage na Facebooku. Zawsze jest link w opisie. Ja tam zawsze wrzucam te posty regularnie, gdy tylko pojawia się film, czasem też i nie tylko posty dotyczące filmów, na przykład, że gdzieś tam sobie pojechałem i muszę powiedzieć, że filmu nie będzie, czy coś takiego, to również coś takiego staram się wrzucić. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy, słyszymy się w kolejnych filmach.